Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do podsumowania mojego wyjazdu do San Francisco na konferencję Samsung Developer Conference, na zaproszenie właśnie Samsung Polska, o czym informowałem wcześniej, ale również w materiale, który sobie tutaj przytoczę, bo to jest jeden z trzech tematów, który dzisiaj omówimy, One UI, czyli nowa nakładka Samsunga. Tutaj bym wspomniał o jednej rzeczy, a właściwie dwóch. Po pierwsze, wiele osób pytało, czy można zostawić sobie czarny interfejs albo tylko biały. Oczywiście można, czy będzie można zmienić ikonki, bo niestety nie wszystkim się podobają i ja to oczywiście rozumiem, bo te chyba aktualne wyglądają nieco lepiej. Tak, będzie można, oczywiście jest możliwość pobierania dodatkowych motywów, więc i zmiany i samych ikonek i wyglądu interfejsu, więc to wszystko można sobie dopasować. Po trzecie i chyba najważniejsze, czy jednak S8 i Note 8 dostaną tą aktualizację? Tak, dostaną, natomiast informacja była taka na początku, że nie. Chodziło o wersję beta, bo już w tym miesiącu mają pojawić się wersje beta dla S9 Plusa i Note 9 na niektórych rynkach. Nie wiem, czy w Polsce to jeszcze będzie doprecyzowane. Natomiast później w 2019 roku w styczniu oficjalnie mają już dostać właśnie S9 Plus, S9 i Note 9 nową wersję tego interfejsu. Jeżeli chodzi o S8, Note 8, te telefony zapewne później, ale ciężko powiedzieć, czy to będzie bardziej luty, marzec czy lipiec. Nie mamy takiej informacji, natomiast one mają również dostać tą nakładkę, więc jeżeli ktoś ma te telefony, no to spokojnie, po prostu trzeba troszkę dłużej poczekać. Natomiast, tak jak wspominałem w tamtym materiale, Android 9 już powinien się pojawić. Natomiast rozumiem też to podejście, że chcieli na przykład wstrzymać się z aktualizacjami, biorąc pod uwagę, że jest tak duża zmiana. A ta druga zmiana jest podyktowana nowością, czyli składanym smartfonem od Samsunga. Oczywiście nie jest to pierwszy smartfon składany, który został zaprezentowany, czy właściwie no, po części został zaprezentowany. Pojawił się Royal FlexPi. Smartfon, który no wiele osób nadal uważa, że nie wygląda zbyt estetycznie, zbyt fajnie i jakby pewnym odmiennym podejściem tutaj do składanego smartfona jest to, że ten smartfon jest składany jakby na zewnątrz i my myślę, że wszyscy myśleliśmy, że tak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję Samsunga, czyli Infinity Flex, bo tak ma nazywać się ten ekran, będzie on składany do środka. I zacznijmy sobie od tego, że wszystkie nowe technologie, które pojawiają się jako pierwsze, niestety nie są doskonałe. Mam na myśli tutaj skanery odcisków palców, które były w ekranie, na przykład w przypadku Vivo. Mam na myśli tutaj pierwsze zakrzywione ekrany, które nie do końca działały, również w przypadku Note Edge. Więc są to technologie, które robią wrażenie, natomiast ich przeznaczenie i to, jak one później działają, niestety pozostawia na początku wiele do życzenia. I tak jest ze wszystkim, no bo przecież mamy ekrany, które miały być bezramkowe, ale brudka i notch zostały. Są telefony, które mają mniejszego, większego notcha, są telefony, które są teraz rozsuwane, no zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia żywotności tego mechanizmu. Natomiast wracając do materiału, który pojawił się u mnie gdzieś tam 2 lata temu, nie pamiętam, czy to było Q&A, czy jakiś osobny odcinek, natomiast mówiłem, że dla mnie przyszłość technologii, jeżeli chodzi o smartfony, są wytyczone w dwojaki sposób. Pierwsza z nich to półprzezroczysta płytka, która będzie cała ekranem z przodu i z tyłu i będzie to wyglądało tak, że faktycznie to, co się pojawia na ekranie, będzie można nanosić bezpośrednio na to, co widzimy przed sobą, czyli taka rozszerzona rzeczywistość, ale bez żadnych kamer, niczego takiego, tylko bezpośrednio przez ekran będziemy patrzeć, czy tą właśnie płytkę półprzezroczystą, a drugi sposób to właśnie składane smartfony. Ale tak na dobrą sprawę najbardziej cieszę się z tego, że właśnie na tej konferencji, no bo właśnie konferencja w San Francisco była po to, żeby pokazać, jakie są tego możliwości, zaprosić deweloperów do tego, żeby tworzyć aplikacje na składane smartfony. Google chwilę wcześniej przed konferencją pokazało, że będzie wspierało natywnie te ekrany, więc no to jest rzeczywiście duży impuls dla całej branży, nie tylko dla Samsunga, ale dla wszystkich, którzy będą chcieli robić te smartfony, że jest wsparcie zarówno bezpośrednio od Google, ale również od deweloperów, którzy będą tworzyli te aplikacje już z tą myślą. I oczywiście Samsung One UI jest jakby już takim pomysłem, więc możemy mniej więcej sobie wyobrażać, jak będzie wyglądał ten system, tym bardziej, że powiedzieli, że właśnie ten ogromny ekran po rozłożeniu, który ma 7,3 cala, będzie wspierał do 3 aplikacji obsługiwanych jednocześnie. To jest świetna sprawa. Druga kwestia jest taka, że dużo osób może mówić, a 7,3 cala, no to miałem już tablety, które miały 7 cali, albo mamy smartfony, które są zbliżone do 7 cali, czy też więcej. Natomiast nie do końca tak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, że do momentu,
to, kiedy mamy wydłużone proporcje, ale telefon jest dość wąski, przekątna jest liczona mniej więcej podobnie. Nie zawsze, ale prawie identycznie. Ale w momencie, kiedy te proporcje nam się rozszerzają, czyli mamy bardziej kwadrat, mamy mniej więcej tą samą wielkość w przypadku przekątnej, ale powierzchnia samego ekranu jest znacznie większa. Bardzo fajnie to na komórkomanii rozpisano, policzono, więc myślę, że to jest przydatne. Odsyłam Was również do tego miejsca, więc możecie sobie tam zerknąć. Natomiast jeżeli chodzi o samo urządzenie Samsunga, bo nie wiemy, jak będzie się nazywało, wiem, że ekran będzie Samsung Infinity Flex. Wiemy, że będzie składał się do środka, a z zewnątrz będzie mieli po prostu drugi dodatkowy ekran. Jeżeli miałbym zwrócić uwagę na trzy takie najważniejsze rzeczy, o których najczęściej mówiono w przypadku tego wyświetlacza, to po pierwsze, że ma być on przede wszystkim bardzo, bardzo trwały, że to są setki tysięcy razy złożeń i rozłożeń i dlatego też tak późno wchodzi to do sprzedaży, raz, że do produkcji, no bo dopiero za kilka miesięcy masowej i to jest jakby najważniejsze, to jest jakby klucz. Druga kwestia to wielkość, czy właściwie grubość samego ekranu, biorąc pod uwagę, że mamy tam oczywiście mnóstwo warstw, które są odpowiedzialne za dotyk, za to, że odbija się światło w ten sposób, że kolorystyka się nie zmienia. Mówiono tutaj, że zmniejszone są niektóre z tych warstw nawet o 70%, ale jak finalnie będzie to wyglądało, to tak na dobrą sprawę zobaczymy. No i trzecia rzecz to oczywiście, o czym wspominałem, czyli system dopasowania aplikacji, na tym skupiałem się w pierwszej kolejności i myślę, że to jest całkiem sensowne podejście. Oczywiście tych zmian miał być bardzo dużo, mamy mieć jeden sklep, który będzie i zarówno do zegarków, i do telefonów, do tabletów i do wszystkiego innego, co Samsung produkuje. Myślę, że to jest jak najbardziej ok. Rzeczy, które budzą moje największe obawy, jeżeli chodzi o ten składany telefon, to po pierwsze oczywiście trwałość tego i wygląd. To są dwie chyba najważniejsze rzeczy, bo jeżeli chodzi o system, podejrzewam, że to można gdzieś tam poprawić z biegiem czasu. Natomiast co do samego wyglądu, no miejcie świadomość tego, że to jakby zostało pokazane to na konferencji, to nie jest finalny produkt. Nie mieliśmy żadnych tak na dobrą sprawę zaokrągleń. Nie sądzę, żeby to było też super kwadratowe, biorąc pod uwagę urządzenia Galaxy. Te wszystkie grafiki, które były prezentowane również na konferencji, one były takie bardzo, bardzo proste i to głównie po to, żeby nie zdradzać tego, jak będą wyglądały krawędzie, jakie będziemy mieli porty, no przecież za szybko by było trochę jakby wszystko wyciekło w danym dniu i jeszcze tak daleko, prawie rok do premiery, jeżeli chodzi o samo urządzenie, więc miałbym na uwadze, że to na pewno było w jakimś takim maskującym case'ie, natomiast sam telefon na pewno też nie będzie mały, no bo po złożeniu będzie się mieścił do kieszeni, ale po wyjęciu pewno będzie miał postać takiego sporego tabletu i miałbym to gdzieś na uwadze. Natomiast to, co może cieszyć, bo wyciekły też różne inne zdjęcia, że po złożeniu miałby on być stosunkowo wąski i to na pewno jest duży plus, biorąc pod uwagę, że urządzenie na pewno nie będzie specjalnie cienkie, więc jeżeli chcemy je jakoś komfortowo trzymać, no to któryś z tych parametrów musi być relatywnie sensowny, bo na grubość urządzenie będzie no pewno no grubsze niż większość smartfonów w dzisiejszych czasach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No myślę, że żyjemy w ciekawych czasach. Ja jako 33-latek mogę powiedzieć, że zaczynałem od bardzo dużych cegieł, jeżeli chodzi o telefony, gdzie wkładałem paluszki nawet w swoich pierwszych telefonach, które tak na dobrą sprawę miałem. Później miniaturyzacja tego w postaci tych naprawdę bardzo małych Nokii, które miały mikroskopijne wyświetlacze i były tak naprawdę no bardzo poręcznymi takimi telefonami, bo to nie były smartfony. No i teraz smartfony, które również na początku niby wielkie wyświetlacze 3-4-calowe, teraz rzeczywiście są ogromne, nie mieszczą się w dłoni, ale dają nam za to dużo innych korzyści. No i na samym końcu mamy trzeci temat i wydaje mi się on dość ciekawy, natomiast nadal będę podchodził do tego tak samo jak do Siri, do Google Asystenta, tak samo do Bixby, do momentu, kiedy nie są w języku polskim, będę je po prostu kolokwialnie rzecz ujmując olewał. No, nic nam nie wnoszą, nie możemy z nimi normalnie rozmawiać, nie będziemy z nimi rozmawiać po angielsku. Natomiast to, co ciekawe jest w przypadku Bixby i jakby strategii Samsunga, mówią, że do 2020 roku mają wszystkie urządzenia być albo na pokładzie z Bixby, albo Bixby Ready tak zwane, czyli mają mieć możliwość połączenia się i wykonywania pewnych jakby funkcji, albo też usług. I te usługi, tak na dobrą sprawę, będą nazywały się kapsułami. Natomiast to, co mnie naprawdę bardzo zainteresowało, to oprócz tego, że oczywiście są te urządzenia, mamy telefony, że doszły jakieś języki, polskiego nie ma i tutaj no niestety no to jest strasznie frustrujące. Natomiast zastanowiło mnie to mocno, co oznacza sztuczna inteligencja w takim asystencie, w takim Bixby, w którejś tam kolejnej wersji.
Do tej pory, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji i wszyscy producenci o tym mówią, Huawei, Samsung, no właściwie wszyscy tak na dobrą sprawę, mamy sztuczną inteligencję w telefonie, w aparacie. I co to tak na dobrą sprawę oznacza? Oznacza to tyle, że wykonywane są jakieś komendy. Jeśli coś się stanie, to zrób coś. Czyli jeżeli jest mało światła, włącz tryb nocny. Jeżeli jesteś za blisko, przełącz je na inny obiektyw albo zmień punkt ostrzenia na najbliższy, żeby to ułatwić. Jeżeli pojawi się kwiatek, włącz tryb kwiaty. Jeżeli włączy się tryb kwiaty, podbij kolory, podbij kontrast, będzie super. Nie zawsze, ale na ogół wygląda to rzeczywiście lepiej. Jeżeli widzisz, że coś przed obiektywem jest nie tak, pewno obiektyw jest brudny. Jeżeli zdjęcie jest rozmazane, pewno począsnąłeś przed zrobieniem zdjęcia, więc zakomunikuj, że po prostu zdjęcie może być rozmazane. Nie mówię, że to jest złe, natomiast no, ja nie widzę tutaj sztucznej inteligencji. To są algorytmy, które mówią, że jeżeli coś się stało, to coś się stało i później wykonaj kolejną funkcję. Natomiast w przypadku Bixby jest to o tyle ciekawe, że mówili, że to faktycznie będzie sztuczna inteligencja. Nie taka jak gdziekolwiek indziej, tylko będzie to faktycznie uczyło się samo. No i postarałem się dowiedzieć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. I oczywiście nie jest to tak, że Bixby nagle zrozumie cały świat i będzie w stanie mówić to, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy. Natomiast w przypadku Bixby ma to niby wyglądać znacznie lepiej, bo te kapsuły, które będą wysyłane, czyli takie usługi, funkcje do różnych urządzeń, będą łączyły właśnie różne urządzenia między sobą, mają być właśnie inteligentne, ze sztuczną inteligencją. Do tej pory wiem, że sztuczna inteligencja wygląda w ten sposób, że łączy oczywiście pewne rozwiązania, natomiast to jest pewien schemat właśnie funkcji, które są narzucone z góry. I tak jak dobrze wiemy, w Google Asystencie też są funkcje, które rozpoznaje jakby system głosowy, są takie, które rozpoznaje i których nie rozpoznaje. I różnica między w ogóle polskim a angielskim, jak dobrze wiecie i czytacie portale branżowe, to wiecie, że też jest rozbieżność, że nie wszystko, co dostaniemy, jeżeli już wejdzie on po polsku, będzie dokładnie to samo, co jest po angielsku. Będą jakieś braki i to dość spore. Natomiast w przypadku Bixby ma to niby wyglądać w ten sposób, że jeżeli jeden użytkownik zadeklaruje jakąś funkcję, ona zostaje wysłana na serwer i po prostu Bixby we wszystkich urządzeniach się tego uczy. Jeżeli będzie to często wykorzystywane, to jest to udoskonalane. Natomiast wystarczy, że ktoś to raz zaprogramuje i Bixby będzie to wiedziało i wszyscy inni użytkownicy również, więc to zapowiada się fajnie, bo funkcje, które na przykład pokazywali tam, to mówili, że pokaż tam kamerę, która jest na ogrodzie i pokazuje, co się dzieje na ogrodzie, ale wyświetli ją na telewizorze, albo wyświetli ją na jakimś innym telefonie, albo innym tablecie, które oczywiście współpracują z Bixby, więc to jest dość ciekawe, może to fajnie działać, jeżeli rzeczywiście będzie dużo osób, które będzie z tego korzystało, będą wpisywać te funkcje, bo to oczywiście trzeba powiedzieć, bo nie wszystkie urządzenia zgodne z Bixby będą miały wyświetlać, żeby na przykład nauczyć ich jakichś funkcji. Dla przykładu, powiedzmy, że mówimy do głośnika Bixby albo mówimy do telewizora, który nie ma jakiegoś takiego interfejsu dopasowanego do dotykania, czyli nie możemy pokazać mu, jak ma wykonać jakąś funkcję, to automatycznie będzie Bixby, na przykład głośnik, mówił, że okej, nie wiem, jak to zrobić, ale pokaż mi to na telefonie, jak to zrobić. Czyli na przykład, nie wiem, jak przełączyć się między kamerami, jeżeli chcemy wyświetlać je na jakimś ekranie. Pokazujemy, jak to zrobić na telefonie i prawdopodobnie Bixby będzie już wiedziała, jak to zrobić. Oczywiście, no super by było, gdyby to było w języku polskim, nie jest, więc jeżeli będzie możliwość przetestowania i tego i będzie to działało już w języku polskim, to taki test się u mnie pojawi, zresztą jak każdego innego asystenta, który będzie wspierał język polski. Natomiast no ciekawe, jak to będzie wyglądało i oczywiście tylko wspominam, to nie jest tak, że teraz każda pralka, każda zmywarka będzie miała Bixby. Wystarczy, że będzie miała ona Wi-Fi, że będzie się łączyła do sieci i że będzie przyjmowała pewne komendy. Z drugiej strony zapytaliśmy również o to, czy, no to tak, no to skoro możemy teraz modyfikować i wysyłać te komendy do Bixby, czy będzie tak, że mogę na przykład zmodyfikować zupełnie program pralki, że będzie ona na przykład prała tylko minutę. Ma być to zrobione na tej zasadzie, że pewne jakby funkcje, które jesteśmy w stanie zrobić i zmienić, pewne programy, na przykład w pralce czy w zmywarce, będą do modyfikacji, ale jakby tego głównego kodu źródłowego oczywiście nie będzie można zmienić i to też jest istotne. Ale jeżeli mógłbym powiedzieć teraz na przykład do pralki, że no staw pranie, ale tak, żeby się skończyło o 16, czyli powiedzmy za 30 minut, to fajnie, że ja nie muszę myśleć o tym, czy ja muszę ustawić ją na 30, 25 czy ileś minut, tylko że ma się skończyć o 16, albo ma się rozpocząć wtedy, kiedy będę 30 minut od domu. Ma to po swój potencjał, zobaczymy, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że jednak kiedyś pojawi się w języku polskim. I tak mniej więcej wygląda podsumowanie mojej konferencji San Francisco. Jeszcze raz dziękuję Samsung Polska za możliwość uczestniczenia w niej. Myślę, że najciekawszy materiał, zresztą widzę po waszych wyświetleniach, jest właśnie z Samsung
One UI, więc nowym interfejsem, jak to będzie wszystko wyglądało, jeżeli pojawi się na którymś z urządzeń, które mam i będzie dostępne do pobrania wersja beta, żeby to przetestować, będę informował, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać, co myślicie, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.